Przygody dobrego wojaka Szwejka. Występują scenariusz i reżyser. Tak nam zabili. No to zabili nam Ferdynanda. Którego pani Millerowi? Bo znam dwóch. Tego z drogerii Pruszy, co wypił przez pomyłkę płyn na porost włosów. Omylem lahew niejakiego mazani na włosy. Nie, panie Szwejk. Arcyksięcia, tego z Konopiszczu, grubego, pobożnego. A to ci dopiero. Gdzie to się stało? W Sarajewie. Zastrzelili go z rewolweru. Jechał ze swoją arcyksiężną w automobilu. Widzi pani, jak fatalnie może się skończyć jazda automobilem. Długo się męczył? Padł trupem na miejscu? Z rewolwerami nie ma żartów. Niektóre nie wystrzelą, choćby nie wiem co. Ale na arcyksięcia załatwili pewnie jakiś lepszy. I założę się, że ten, co to zrobił, odświętnie się ubrał. Nie jak kłusownik, co strzela do gajowego. Na taką robotę idzie się w cylindrze, bo inaczej zaraz capnie cię policja. Ponoć była ich cała banda. Ma się rozumieć. Gdyby pani chciała kropnąć arcyksięcia albo cesarza, to by się pani z kimś naradziła. Co dwie głowy, to nie jedna. To jeden coś doradzi, to drugi i dzieło się powiedzie, jak to śpiewamy w hymnie. W gazecie piszą, że arcyksiąże był podziurawiony jak sito, wystrzelił w niego wszystkie kule. To idzie migiem. Ja bym wziął Browninga. Wygląda jak zabawka, ale w dwie minuty załatwi 20 arcyksiążąt. Chudych i grubych. Hubenej nebo tlustej. Fuj, to sem se lekla. Serce mi zamarło. Myślałam, że nas szpiegują. A on se nam zatím vrátil. To tylko balaban. Sprzedałem go 6 razy i znów wrócił. Utrapienie z tym psem. Po co pan go brał? Bo jest taki brzydki, że inne go unikają i był smutny. Same z nim kłopoty. Idę teraz pod kielicha. Dobrze, panie Szwejk. Klucz proszę zostawić u dozorczyni. Z panem Bogiem. Mamy piękne lato. Ładne mamy lato. I to wszystko. Dobrze. Ty nam to w tym Sarajewie. Narobili nam szkody w tym Sarajewie. W tej nuselskiej winiarnie? Tam się mówi pan o nuselskiej winiarni? Tam się co dnia biją. Zastrzelili tam w bośniackim Sarajewie. Co to muzykate? Zastrzelili arcyksięcia Ferdynanda. Co pan na to? Ja się do tego nie mieszam. Pilnuję interesu.
Ale hostinski. Panie gospodarzu, tu wisiał portret najjaśniejszego pana. A tak wisiał. Ale muchy go obsrywały, więc wyniosłem go na strych. Jeszcze palnąłby kto coś głupiego i po co mi to? Byłyby z tą nieprzyjemnością, co pak to potrzebuje. Dzień dobry wszystkim. Witam, panie Szwejk. Ciemny, proszę. We Wiedniu dneska taki mają smutek. W Wiedniu też mają żałobę. Pewnie nie uwierzycie, ale ja wiedziałem, że coś będzie w tym Sarajewu. Skąd pan wiedział? Bo jak jest przegląd wojska, to coś musi się stać. To pańska? Proszę. Pamiętam, jak raz przy przeglądzie brakowało mi ze 20 guzików i dostałem 2 tygodnie aresztu, a 2 dni leżałem związany jak baleron. Ale to dla dyscypliny. Szef kompanii, niejaki Makowec, mawiał: dyscyplina musi być, wy zakute łby. Inaczej łazilibyście po drzewach jak małpy. Ale to prawda. Ale nie to prawda. Wyobraźmy sobie skwer przy placu Karola, a na każdym drzewie żołnierz bez dyscypliny. Na każdym stromie jeden wojak bez dyscypliny. Tego się zawsze bałem. Sarajewo to sprawka Serbów. Myli się pan. To Turcy. Za Bośnię i Hercegowinę, bo najjaśniejszy pan nie pomógł im w wojnie z Serbami. A pan ich lubi? Te psy pogańskie? Klient to klient, choćby i Turek. Dla nas kupców polityka nie ma znaczenia. Zapłać za piwo, sieć i gadaj co chcesz. Ale przyzna pan, że to wielka strata dla Austrii. Nie zaprzeczę, strata jest. Ferdynanda nie zastąpi byle cymbał. Mam rację? Nie chciałbym być na miejscu wdowy. Co teraz pocznie? Dzieci sieroty, dobra w konopiszcie bez pana. Wydać się za jakiegoś nowego arcyksięcia? Pojadą do Sarajewa i znów zostanie w domu. Mówcie o czymś innym z łaski swojej. Słowo do słowa i będzie bieda. Nie jesteśmy pijani, żeby obrażać cesarza. A co ludzie wygadują o nim po pijanemu? No. Co? Różności. Jakie? Znacie niejaki? Co pan słyszał? Napiją się i co? I niech im pan każe zaśpiewać hymn. Co będzie? Przekona się pan. Ale najjaśniejszy pan nie puści tego płaza. O nie, będzie wojna z Turkami. Zabiliście mi stryjka, to dostaniecie za swoje. Wojna jest pewna, ja to panu mówię. Chodźmy do sieni, to i ja coś panu powiem. Jeszcze jedną śliwowicę. Muszę iść, bo jestem aresztowany. Proszę do mnie. Pan żonaty? Tak. Żona umie sama dopilnować interesu? Umie. Niech pan jej powie, że przyjdziemy po pana wieczorem. Za co? To drobiazg. Mnie bierze tylko za zdradę stanu. A taki byłem ostrożny. Zagadanie, że muchy srały na najjaśniejszego pana. Jestem niewinny. Po co mi dokumenty? Nie interesuje mnie polityka, jestem niewinny. Gdzie zabraliście mój kosz? Żądam adwokata. Co to ma znaczyć odsunąć się? Prowadzę sklep papierniczy, jestem niewinny. Wolne? Jak to wygląda? Długo tu posiedzimy?
No to zależy, jaką kto popełnił zbrodnię. Jestem prezesem Stowarzyszenia Dobromil. Urządziliśmy sobie majówkę. Miały być sznycle i loteria. I wtedy ktoś powiedział, żeby się rozejść, bo Austria ma żałobę. Powiedziałem, że niech tylko dograją Hej Słowianie. No i jestem. To sobie pan posiedzi. Ja tylko powiedziałem, dziewiątka jak dziewięć kul w Sarajewie. Każdy dostanie z 10 latek. A ja za co? Mam sklep papierniczy. Jestem niewinny. Jezus był niewinny, a i tak go ukrzyżowali. Nikt nigdy i nigdzie nie dba o to, czy ktoś jest niewinny, czy nie. Ja to nie Jezus, naprawdę jestem niewinny. Ciszej. Pan ma uczciwą twarz. Niech im pan powie. Proszę ciszej, obmyślam wykład. Jestem niewinny. A pana za co zgarnęli? Odczepcie się, durnie. Tylko mi zaszkodzicie. On tylko chciał ukatrupić jakiegoś dziadka z Chodnic. No to i mnie wsadził. Wiedziałem, że dotrzyma słowa. Miło, gdy można na kimś polegać. Mam to w nosie. Oszaleję. Sadzą jak nas nic. Sadzą nas. Kiedyś było gorzej. Kazali chodzić po rozpalonym żelazie. Nie. I pić roztopiony ołów. Nie. Dziś to czysta przyjemność. Prycze, stół. Stół mamy. I ustęp pod bokiem. Bardzo się tu zmieniło. Na naszą korzyść. Józef Szwejk. Na przesłuchanie. Wybaczcie. Ile razy będziesz spluwał? Wcale mi się nie chce, ale po co się postawili? Nie chcę łamać przepisów. Dobry den, przeju panowie. Witam panów. Jak zdrowie? Nie udawajcie idioty. Nic nie poradzę. Zwolnili mnie z wojska jako słabego na umyśle, urzędowo. To, czegoście się dopuścili, dowodzi, że macie klepki na miejscu. Obraza najjaśniejszego pana, radość z zabójstwa arcyksięcia, dowcipkowanie z żałoby, nawoływanie do buntu. Nie zaglądać mi w papiery. Patrzę, czy nic nie brakuje. Co wy na to? Nazbierało się. Co za dużo, to niezdrowo. Przyznajecie się? Do wszystkiego. Jak mus, to mus. Z kim utrzymujecie stosunki? Z posługaczką. A znacie miejscowe kręgi polityczne? Czytam, zajrzę do gazety, do ogłoszeń. Jak ktoś szuka psa, milczeć. Więc się przyznajecie? Jeśli pan chce, to się przyznam. Ale jak pan powie Szwejku, do niczego się nie przyznawajcie, to będę się zapierał do śmierci. Podpiszcie. Momencik, jeszcze kropka. Mam jeszcze coś podpisać? Rano staniecie przed sądem karnym. O której? Nie chciałbym zaspać. Wynocha. Nie chcę się spóźnić. Thank you.
Tak co? I co? Jak? Jak? Prawie jestem. Właśnie się przyznałem, że zabiłem arcyksięcia Ferdynanda. Zabił pana arcywewodu Ferdynanda. Dobro doszło. Brawo. Sąd karny. Dobrý den. Dzień dobry. Posaďte se. Proszę spocząć. Vy jste tedy pan Švejk. A więc to pan jest Švejk. Ja myslím, že jim muszę nim być, bo mój tata był Švejk a mama Švejkowa. Mój tatínek byl Švejk a maminka paní Švejková. Vy jste nadrobil pěkné. Navážil pan sobě piva. Máte toho mnoho na sporo pan má na sumieniu. Já mám toho vždycky mnoho na zawsze svědomí. Sporo tam miałem. Může být, že na pewno więcej niż szanowny pan. To vidím. Tak wynika z protokołu. No. Czy na policji? Nedělali. Do niczego pana nie zmuszali. Ale kde pak. Skądże wielmożny panie? Když mi řekli, aby kazali mi podpisać, to podpisałem. Przecież se s nima nie będę się z nimi spierał o jeden podpis. Nie wyszłoby mi to na dobre. Czy pan jest całkiem zdrów? Úplně zdravý. Całkiem to nie. Mam reumatyzm. Mam reuma. Mażu se smaruje się. Když má být změna počasí, to vám mě Úpě to mě na změny pogody. Slyšíte, jak mě vržou kouzlo? Slyší pan, jak skřipěl mi stavy? Posaďte se, prosím. Radši pan usiąść. Co byste tomu řekli, a pane co by pan Švejku, powiedział, gdyby zbadali pana naši lékaři? Mě už prohlídnul nějaký badali pan mě doktor už na komisii na policejní ředitelství. Czy nie mam trypra? Jestli nemám kapavku. No, víte, pane Švejku. Wie pan co, panie Švejk? My to přece jenom zkusíme. Jednak pana przebadamy. Vy si odpočinete. Odpocznie pan sobie. No, ještě otázka. I jeszcze jedno. Vy prý jste rozšířoval. Podobno pan twierdził, že będzie vojna. Že vypukne někdy brzo válka. To vypukne. Tak jest. Co nejdřív? Lada moment. A nemýlíte se? Może pan być w błędzie. Ponieważ je to zaleseno. Oby nie, bo tak napisali w protokole. Vy to tedy więc jest pan určitě. Pewien? No. Mylit se může. Każdy może się mylić. Uczenej, i uczony, i niepiśmienny głupek. Nawet ministrowie się mylą. Nemýláte občas. Miewa pan jakieś napady? Niejakie zachwaty. To prosím, nie, ale raz omal nie wpadł na mnie automobil, automobil na placu Karola. Na Karlovým náměstí, ale to už ale dawno temu. To stačí. To mi wystarczy. Może pan iść. Dziękuję wam, bardzo dziękuję. Było mi miło. Niech żyje cesarz Franciszek Józef I. Diagnoza jest oczywista. Dalsze badania są zbędne. Trzymajmy się litery prawa. Zróbcie pięć kroków. Miało być tylko pięć. Mnie na par krocích nezáleží. Kilka więcej nie zaszkodzi. Ja si nestěžoval, i nic mi nie wpadło do oka. Vyceňte zuby. Pokazać zęby. Pořádně? Wyszczerzyć. Tak se prosím szklepni. Tak się ogląda doga. Sedněte si. Proszę usiąść. Przełożte nohu. Założyć nogę. Nie, úplně nie tak, wolnie. Swobodniej. Dovedl byste vypočítat poměr. Jak zmierzyć średnicę ziemi? Řekněte rychle. Mówcie szybko, czy rak jest cięższy niż ołów? Nie ważyłem. Poslyšte, umiecie śpiewać? Umíte zpívat? Nemohli byste możecie coś zapresentować? Nějakou píseň?
Beze všeho, pánové. Oczywiście. Nemám sice ani nie mam głosu, ani słuchu, ale chętnie ale panów rozweselę. Vůli, když se chcete bavit. Coś ten mladý, czemu młody mnich na ławie mnich na prawicę głowę skłonił? Czelo w prawą ruku kloni. Dalej nie umiem. Ale jeszcze znam, par takowych ale znam kilka ludowych piosenek, jako jak Boże chroń cesarza, jakieś myśli do Jaromierza i parę hymnów. Jaromierzy, anebo tysiąckrát pozdrawujemy tebe. Myslím, wystarczy. Jeszcze jedno pytanie. Prosim, proszę, jeszcze jedną otázku, to zbędne. Prosim. Nalegam. Powiedzcie, ile jest 20 897 razy 13 863? 13 723? 729. Tak, napiszemy. Ustalmy diagnozę. Niżej podpisani członkowie komisji stwierdzają wrodzony kretynizm badanego Szwejka. Ta tempota wyraża się w okrzykach „Niech żyje cesarz Franciszek Józef I”, co już wystarczy, by uznać badanego Szwejka za notorycznego idiotę. Komisja zaleca zatem wydać Józefa Szwejka odnośnym władzom. Lékaři vrací takto vyšetřeného do ruk příslušných orgánů. Do národu. Mobilizacja. To odezwa cesarza. Wybuchła wojna. Przewidziałem to, ale w domu wariatów jeszcze nic nie wiedzą. Chociaż powinni. A dlaczego? Bo siedzi tam mnóstwo oficerów. Racja. Niech żyje cesarz Franciszek Józef. Wygramy tę wojnę. Dość tego, rozejść się. Panowie, to oczywiste, że musimy wygrać. Nie inaczej. Przykro mi, że nam was odesłali. Sądziliśmy, że się poprawicie, ale nie. Powiedzcie mi, Szwejku, kto was namówił do tych głupot? A co pan miał na myśli? Na przykład publiczne wznoszenie okrzyków „Niech żyje cesarz!” i wygramy wojnę. Nazdar, císaři! Tahle wojna je vyhraná! To dlatego, że czytali cesarską odezwę, nie okazując radości i nie wznosząc okrzyków hurra. Jako stary żołnierz musiałem działać. Pan na moim miejscu zrobiłby to samo. Jest wojna, to ją wygramy. Nikt mi nie powie, że nie. Doceniam wasz entuzjazm, ale fakt, że byliście pod eskortą i wyglądało to śmiesznie. Gdy kogoś aresztują, to już jest niedobrze, ale jeśli wtedy nie postępuje właściwie, to jeszcze gorzej. Idźcie do diabła. Ale jeśli znów was złapiemy, staniecie przed sądem polowym. Jasne? Bóg zapłać za wszystko. A gdyby pan chciał kupić rasowego pieska, wystarczy zapytać. Wynocha.
Nie ufam mu. Dlaczego takiemu durniowi zależy na zwycięstwie Austrii? Nie spuszczajcie go z oka. Wiecie co? Spróbujmy wziąć go z zaskoczenia. Tak. Tak. Dzień dobry. No to wróciłem. A gdzie pan Paliwec? Dostał 10 lat. Przed tygodniem. No to już tydzień odsiedział. A taki był ostrożny. Ostrożność to matka mądrości. Poproszę o duży rum. Gdzie te kiełbaski, pani gospodyni? Już podaję. Dzień dobry. Patrzcie państwo, niejaki Cimpera ze Straszkowa sprzedaje gospodarkę z 13 morgami pola. Blisko szkoły i kolejne. Pana to interesuje? A to pan. Nie poznałem. Przyszedłem do pana. To chodźmy. Ależ nie. Chciałbym psa. Służę uprzejmie. Boże, dopomóż mnie nieszczęsny. Co ja komu zawiniłam? Co sem komu udzielala? Nie płaczcie, pani. Proszę nie płakać. Za 3 miesiące wygramy wojnę, będzie amnestia i mąż wróci. A co mi to da? Kiełbaski gorące, a goście uciekli. Po co pan tu przychodzi? Zrujnujecie mnie. Proszę dać, zapłacę. I butelkę wina. Ubijam tu interes. Chce pan psa policyjnego? Jest taki jeden. Wolałbym mniejszego. Tamten jest taki. O nie, chciałbym ratlerka, małego i taniego. Jest to nie ciele i mniejszy, tym droższy. To niech będzie duży. Poproszę pana o 30 koron zadatku, to znajdę psa, jakiego nikt nie widzi. 30 koron? Tak. Proszę. Trzeba to oblać. Jeszcze raz to samo. O co chodzi? Za zabawę trzeba płacić. Nie ma obaw, jestem po służbie. Może pan mówić o polityce, co pan chce. Nie gadam o polityce w szynku. A w ogóle to dla małych dzieci. Tak? Racja. I dla durniów jak Franciszek Józef. Chodź, przyjacielu. Panie kolego, poradźcie mnie. Ja se chcę dać. Poradź mi coś. Chcę przystać do anarchistów. Dlaczegoż by nie? A tak w ogóle. Cze ona był obcian pilny. Co krwawicą swą uciułasz, to ci państwo zabierze. Daj pan spokój. Jeszcze ktoś usłyszy i będą przykrości. Dość już tego. To jak będzie z tym ratlerkiem? Gdzie go dostarczyć? Co? Jakiego ratlerka? A, ratlerka. Do Pepika Bohuza. Nie ma sprawy. Odbiorę go osobiście. Osobnie!
Dobrý odpoledne, pane Švejk. Dzień dobry, panie Švejk. Dobrý den. Vítám. Dobrý den. Dzień dobry. Tak už jsem zase zpátky. Wróciłem, pani Millerová. Ježišmarja. Na miłość boską, to pan żyje? A ja już wzięłam nowego lokatora, nocnego portiera z kawiarni. Trzy razy była rewizja. Mówili, że już po panu. Panie? Pane, wstawaj. Późno już. Abyste nezmeškal. Wynocha. Mnie by velice mrzelo, nie chcę, żeby przeze mnie spóźnił się pan na mobilizację. Proszę spojrzeć. Mamy wojnę. Zbieramy się. Co to za żarty? Wojna. Chciałem pospać do wieczora. Marzeno. Marzena, wstawaj. Dobry den. Dzień dobry. Dobry den. Prowadzą ich na komisję. Lojziku. Ludwiczku, nie puszczę cię. Ja cię nie puszczę. Jezus Maria. Kawał chłopa z ciebie i zaraz cię trafią. Daj spokój. 10 lat pracuję w nocnym klubie i wojna mi nie straszna. Idziemy. Byla vojna vypsána. Paní Millerová. Paní Millerová. Słucham. Znów pana łupie w kościach? Podejte mi z Almory. Proszę mi podać czapkę od munduru. Idę do wojska. Idę do wojska. O Boże, a co pan tam będzie robił? Walczył. Austria jest w potrzebie, więc mnie wzywają. Nawet w gazetach piszą, że nad ojczyzną zbierają się czarne chmury. Może same przejdą. I tak się zaciągnę, choćby o kulach. Sklepikarz z za rogu ma fotel na kółkach. Woził nim dziadka. Ale... Ten wozejk se vypustí. Zavěže mě paní na té vojny. A vy mě na tu vojnu odtáhnete. Na Belgrád. Ludzie, patrzcie, Kaleka idzie na wojnę. To pewnie wygrany. Belgrad. Vy se mylíte. Mam to tu czarno na białym. Tady to máte černý na bílý. Aby se stavit się przed komisją czysty i na trzeźwo. To nic śmiesznego. Tak widzicie, vážené rameno. Jak pan sam widzi, idę się zaciągnąć. Za cesarza pana i jego rodzinę. Za cesarza pana. A jeho rodinu! Zdravím.
To bohater. Eskortujcie go do okręgowej komisji. Przejście. Ja tego pana znam. Ja go znam. Niech żyją nasi bracia serwowi. Coś nie tak? Żyją! Nazdar! Lidiczki! Ludzie to tajne. Prowokator! Wszyscy Czesi to banda symulantów. Ilu dziś mamy? 550. Ilu mamy powołać? 550. To dawać ich tu. Halasek Józef Piekarz. Metr 60. Nadaje się. Kociczka Wacław. Kelner. Nadaje się. Hrdina Bożywoj. Nauczyciel. Nadaje się. Odnieś tego symulanta. Zabrać go. Następny. Szwejk Józef. Szwejk Józef. Hier. Obecny. Zwolniony z powodu idiotyzmu. Co wam jeszcze dolega? Posłusznie melduje, że reumatyzm, ale za cesarza dam się posiekać. Symulant. Natychmiast aresztować. Odesłać do doktora Grünsteina. Już on ich wyleczy. Obchód. Z łóżek. A doktor Grünstein. Doktor Grünstein. Wyjść. Macuna, zaducha. Macuna, astma. Aspirin. Lewatywa i aspirin. Kotatko, głuchoniemy. Kotatko, głuchoniemy. Od urodzenia? Płukanie żołądka i chininy. Pokorny, tuberkuloza. Pokorny, gruźlica. Podwójna lewatywa. Szwejk. Szwejk. Zde. Obecny. Za kim? Bez diagnozy. Jeszcze bez diagnozy. Tak, co pak wam... Co wam dolega? Posłusznie melduje, że reumatyzm. No, to co za traf? Akurat wtedy, kiedy jest wojna i trzeba walczyć. I pewnie jest wam przykro. Posłusznie melduje, że bardzo. Że mnie to strasznie mrzy. A nie boli was? Kolana bolą? Posłusznie melduje, że tak. Wyleczymy was lepiej niż w Piszczanach i pomaszerujecie na front, aż się będzie kurzyło. Aż się za wami zaprasi. Piszcie! Ścisła dieta. Dwakrotnie. Raz dziennie płukanie żołądka i lewatywa. Porządny. Porządny. Aż będzie wołał wszystkich świętych. Aby się to reuma lekko wybierało. Wystraszymy ten reumatyzm. No a teć... A teraz dostaniecie lekarstwo. Teć wam damy niejakie praszki. Wypić natychmiast.
Boże, ratuj. Was, lumpowe! Was nie będę bawił. Chcecie się wymigać od służby. Macie mnie za durnia? Leżały tu setki takich, którym brakowało tylko ducha wojskowego. Wszystkich wyleczyłem. Za 20 lat będziecie się budzić z wrzaskiem na wspomnienie doktora Grinsteina. Jeszcze za 20 lat będę krzyczeć do swani, gdyż się wam bude zdać, jak ste symulowali u doktora Grinsteina. Posłyszę hlas. Melduję posłusznie, że właśnie wróciły mi mowa i słuch. Brawo! Dobrze. Ale lewatywy na drogę i tak dostaniesz. Żebyś nie mówił, żeśmy cię tu nie leczyli. Najświętsze uczucia zademonstrował wczoraj Kaleka Okula, którego matka wiozła na wózku inwalidzkim. Na Belgrad wołał ten syn narodu czeskiego, który zgłosił się do wojska na dowód wierności cesarzowi, gotów oddać mu życie i mienie. Wystarczy, moja droga. Jak pani baronowa rozkaże. To i tak koniec. Mój drogi mąż, generał von Bötzenheim, mawiał, czeski żołnierz, dobry żołnierz. Johan? Jechać do szpitala, odszukać tego bohatera. Reumatyzm nie zda się na nic. Wart tyle, co odciski. Ja mam pół żołądka, a nikt mi nie wierzy. Najlepiej wstrzyknąć sobie naftę. Dostajesz takiej gorączki, że aż miło. Jezu, jaki jestem głodny. Nie wytrzymam dłużej. Śniło mi się, że jadłem skwarki. Na zimno czy gorąco? Na zimno. Ja wolę na gorąco. Ładnie przyrumienione. Ludzie, przestańcie gadać o żarciu. Do łóżek, słyszycie? Gazem. Idzie tu jakaś arcyksiężna. Ruszcie się. I nie wystawiać kulasów. Żadnych skarg. Kto piśnie słowo, pożałuje. Posłusznie melduję, że znam bardzo ładne powitanie dla arcyksiężnej. Kłaście. Posłusznie melduję, że się kładę. Oto nasz drogi Szwejk. Jest bardzo cierpliwy. Krzesło? Szwejk. Lewatywa i krzesło. Dla baronowej. Lewatywa? Krzesło. Tak jest. Czeski żołnierz, dobry żołnierz. Kaleka być dobry żołnierz. Ja lubić czeski Austriak. Ja czytać wszystko w gazetach. Johan, do mnie. Ja przynieść coś jeść. Kusa. Papu. Cucat. Kusit. Pić, palić. Bumba. I jeszcze pić. Przeczytać na głos. Niech Bóg ukaże Anglię. W potrzebie... Pardon, miłość, przepraszam. Chciałem powiedzieć... Pane Boże,
Niech Pan Bóg błogosławi te dary. Amen. Jak mu smakuje? Wkrótce być zdrów i iść na front. Nie zatrzymamy go ani dnia dłużej, niż to będzie konieczne. Nie pamiętam, kiedy paliłem. Dawaj. Powstań. Nie doceniacie mojej dobroci, łachudry. Pompuję wam żołądki, robię lewatywy, a gdy się odwrócę, ryzykujecie śmierć z przejedzenia. Nie zabić ranem. Wszem wyplachnąć żołudek. Wszystkim wypłukać żołądki. Skąd znasz baronową? To moja macocha. W outlim wieku mnie pochodziła. Porzuciła mnie w dzieciństwie, a teraz odnalazła. Lewatywa, a potem do aresztu. Potem rolą do basy. Nie oszczędzajcie mnie. Lewatywa to fundament cesarstwa, a zwycięstwo będzie nasze. Powąchaj, durniu. Nie chciałbym jej poczuć na nosie. Zalatuję cmentarzem. Zapamiętaj to sobie. Idę. Będzie zabawa. Kapelan znów się wstawił. Baczność. Módlmy się. Powtarzaj za mną. Która to dziś niedziela? Wiedziałem, że to na nic. Powinni was rozstrzelać. Stwierdzam to z tego świętego miejsca, niczemnicy, że nie chcecie się nawrócić. Wolicie kroczyć ciernistą drogą grzechu. Nie smarkać mi tego. Nie jesteście koniem, a to nie stajnie.
Pane Štábsprofus, vy si taky... Sierżancie, nic nie widzieliście? Pamatujte si, že jesteście żołnierzami, nie bandą cywilów. I musicie patrzeć przez ciemny mrok w daleką przestrzeń. I pamiętać, że tu wszystko trwa tylko do czasu. W daleki prostor. A wiedzieć, że zde trwa wszystko jenom do czasu. Ja. Tak. Na czym stanąłem? Bóg jest miłosierny, ale tylko wobec uczciwych ludzi, a nie dla zgrai łobuzów, którzy za nic mają prawo boskie i regulamin wojskowy. Nie umiecie się nawet modlić i wydaje wam się, że to jakiś teatr albo kino. Słyszycie wy tam na dole w gaciach? Meldujemy posłusznie, że słyszymy. Kiedyś sobie mnie przypomnicie, i że chciałem dobrze. Że jsem to s váma myslel dobrze. Z tohoto człowieka. Weźcie przykład z tego człowieka. Co robi? Płacze. Nie becz. Przestań, mówię. Chcesz się poprawić? To nie takie łatwe, bratku. Teraz płaczesz, ale jak wrócisz do celi, będziesz taki jak przedtem. Skończyłem, łobuzy. I zachowywać mi się na mszy jak należy. Nie jak ostatnio, kiedy w tylnych rzędach iskaliście się z wszy. Spocznij. A więc jesteś. Pierwszy raz mi się zdarza, żeby ktoś się rozbeczał w kościele. Przyznaj się, Łotrze, że to było dla kawału. Posłusznie melduję, że naprawdę. Do takiego kazania trzeba było tylko nawróconego grzesznika. Podobasz mi się. Za co siedzisz? Posłusznie melduję, że nie wiem. Ja myślę wszystko dobrze. Zawsze chcę dobrze, a wychodzi na złe, jak temu męczennikowi z obrazu. Jako temu męczennikowi na tym obrazie. Przepytam się na was. Pytam o was, komendanta. Możecie iść. Szwejk tu nie. Szwejka tu nie ma. Co w ogóle w tych regałach jest? Co wy tu trzymacie? Gdybyście choć chowali tu butelki, można by pić wedle alfabetu. W tych papierach jest straszny bałagan. Halo? Halo? Tu porucznik Bernis. Chciałbym zapytać, czy są u was akta niejakiego Szwejka? Powinny być u mnie? Dziwne. Tak, promińte. Przepraszam. To rzeczywiście ciekawe, co jest z tym Szwejkiem. Szukajcie, a znajdziecie. Bóg jest miłosierny. Grywa pan w karty? Zgrałem się do nitki, ale za to poznałem pannę palce lizać. Potrzebny mi ordynans. Jest nasz Szwejk. Na samym wierzchu. Ale nic z tego. Coś zbroił? Nie wiem, ale go rozstrzelali. Bzdura, dopiero z nim rozmawiałem.
A za co siedzi? Sam nie. A to rzekaj wszyscy. Wszyscy tak mówią. No a rychtyk. No tak. Tady niekto przychodzi. Ktoś pomylił akta. A co z kim? Ale jak to załatwić? Na Świejkowie papiery. Jak? Dołóżmy komuś jego papiery. To nie takie proste. Szkoda. Jutro wydaje przyjęcie. Będzie wino, kobiety. No przyjdziesz, na. Może pan wpadnie. No, że si to ty. Skoro tak pan prosi, to niech go pan sobie bierze. Kogo tak pozdrawiam? To wszystko moi znajomi. Jesteś z Pragi? Tak. Nie zwiejesz nam? Da nogę przy pierwszej okazji. Dlaczego? Jest prawie wolny. Mam w kieszeni rozkaz. I co w nim napisane? Nie wiem. Widzisz? Nie wiesz, a gadasz. Po co prowadzimy cię do kapelana? Do spowiedzi. Dlaczego? Bo jutro mnie powieszą. Powieszą? Zawsze tak robią. To się nazywa pociecha duchowa. Chodźcie. Stać. Tylko dla wojskowych. Chwilowo. Może zdejmiemy bagnety? To swój chłop. No nie wiem. Stać. Zgłupiałeś? Jesteś stąd. Znasz jakąś przytulną knajpę? Pewnie. Zaraz za rogiem. I grają tam na skrzypkach i na harmonii. Karabiny postawicie w kuchni. Pamiętasz, jak się umówiliśmy? No wiesz. Rozumiesz? Jasne. To bezpieczny lokal? Bardzo. Bywają tam kobitki i inne dobre towarzystwa. To chodźmy. Na Pangracji. Tam na tom vršíčku stojí pěkný stromořadí. Na Pangráci, tam na tom vršíčku stojí pěkný stromořadí. Měl jsem holku namluvenou, ale jinej mě za ní chodí. Měl jsem holku namluvenou, ale jinej mě za ní chodí. Švejku, gdzie cię tak ubrali? Zrobimy ci zdjęcie. Jezuniu, to Švejk. Witam panów. O, pan Švejk, już podaje kawkę. Na zdrowie. Wzajemnie. Choć głupio pić za twoje. Tobie bychom vlastně na to zdraví ani neměli. Wzajemnie, choć głupio pić za twoje.
Proč tě budou jako... Za co mają cię powiesić? Asi se narodil na nešťastné... Może urodził się pod nieszczęśliwą gwiazdą. Nie wieszają za nic. Musi być powód. Nějaká příčina, aby se to dalo tento odůvodnit. Ve válce se to tak na wojnie nebere. Jak na wojnie. Máš padnout na czy frontě, padniesz na froncie, czy stracą cię swoi, to bez różnicy. Pěšky jako za vozem. Jsiś ty nějakej politický. Czyś ty nie z politycznych? Až moc. A jakże? Ale chme toho. No to się napijmy. Chci, dejte nám vermut. Postawcie nam po kielichu, chłopcy. Prosimy, czemu nie? Kelner? U malého vokínka sedí pěkná blondýnka, sedí pěkná blondýnka. U malého vokínka sedí pěkná blondýnka, sedí pěkná blondýnka. Landšturmáku, pojď jen blíž, snad se holky nebojíš. Sotva jsem šáh na kliku, jsem slyšel muziku, jsem slyšel muziku. Sotva jsem šáh na kliku, jsem slyšel muziku, jsem slyšel muziku. Mámila, Kamila. Pani. Proszę pani, ten wermut jest jak woda. Dajcie coś porządnego. Ten pan płaci. Momencik. Ja mam chalupu w Holowouse. Mam gospodarkę w Holowouse. Na zahradzie mam jabłka. I sad. Jak pojadę na urlop, przywiozę ci pół tony jabłek. Tak ci przywezu trzeba 50 kilo. A co masz w kieszeni? To tajemnica państwowa. To dla państwa. Diabelski napitek. Ty si moje sejiszka racajna. Ty si moje, ty si moje sejiszka racajna. Ty si moje, ty si moje. Chodź ze mną, dam ci zastrzyk z nafty na gorączkę. Pójdziesz do szpitala na 3 miesiące. Nie bój się, to sanitariusz. Zna się na tym, a ty tylko skorzystasz. Dobry sanitariusz. Ty si moje, ty si moje, psejiczka na psejda. To ma wino do mnie, pić mi się chce. Chodź do mnie, zwierzaku. To wy, szwejku. Posłusznie melduje przesyłka. Masz zapałki? Posłusznie melduje, że nie. Dlaczego? Każdy żołnierz powinien mieć zapałki, żeby móc zapalić. Żołnierz bez zapałek jest jaki? Bez zapałek. Bardzo dobrze. Bez zapałek. I nie może podać ognia. Tak jest. Pijecie wódkę? Wódki nie, tylko rum. Popatrzcie na tego łobuza, do mnie. Pożyczyłem go od porucznika Feldhubera. A wy jesteście pijani. Nie wstyd ci, łajdaku? Powinieneś dostać popysku. Schlaliście się na służbie i poniesiecie karę. Każę was zamknąć. Dzwonię po żandarmów.
Halo? Śpicie tam? Łączyć z komendą korpusu. Co? Nie rozumiem ani słowa. Kolego, nie brbnij. Bez wygłupów. To my eskortujemy ciebie. Jak mówił Napoleon, na wojnie sytuacja wciąż się zmienia. Napiłbym się czegoś. W koszarach nikt się nie zgłasza, więc zmykajcie. I nie pić mi więcej na służbie, jazda stąd. Pane feldkurat. Panie kapelanie. Szanowna pani, to już gwiazdka? I woda kolońska. Pane feldkurat. Panie kapelanie. Czarna kawa. Czarna kawa. Słuchajcie, no... Szwejku. Szwejku, nie było tu wczoraj jakiej rozrubie? Melduję posłusznie, że nic wielkiego. Tylko jak wypuszczałem panie, to z drzwi naprzeciwko wyszedł jakiś Turek w fezie na głowie i trochę się awanturował. Jak się to skończyło? Dostał po pysku, to spokorniał. Nie trzeba było, to nasz gospodarz. To teraz wie, że kamienica to nie zabawka. Nam to nie grozi, bo nie mamy domu. I tu macie rację. Mamy tylko... Szwejku, mamy wszystkiego... 36 grajcarów. Szkoda, że nie pracuje w kwatermistrzostwie. Zwinąłbym antałek rumu i słoniny. Cóż robić? Sprzedać kanapę? Nie jest wiele warta. Tak myślicie? Niech zostanie. I tak należy do gospodarza. Wiem, co zrobimy. Dam wam 3 adresy. Pójdziecie pożyczyć pieniądze. Najpierw do kapitana Sznabla na ulicę Bruską po 100 koron. 2 dni temu wygrał w karty. Jak się nie uda, to do koszar do Wrzowic, do porucznika Malera. Pana kapelana nie ma. Ach tak? Przecież mówię. Poszedł do kawiarni? Proszę gdzieś zaczekać. Mam zaczekać? To zaczekam, choćby do jutra. Na kawiarni go stać, a długów nie spłaca. Na kawiarni ma. Też mi kapelan. Proszę tu nie pluć. Będę pluł, jeśli zechcę. Proszę bardzo. Taki wykształcony, a maniery ma jak powsinoga. A nie jako wotrapa. Więc jestem chamem? A co tedy jsem? No proszę, tak uważasz? Co? Ajzlik, gadaj ty. Na zem jako we vlaku. Jak nie przymierzają słobóz, pluć na podłogę jak w pociągu. A ja się dziwię, że wszędzie wiszą tabliczki, żeby nie pluć. To przez pana. Już pana znają. Ty nędzniku, ty puszczaj. Jestem szanowanym obywatelem.
Co blbnete? Oszaleliście? Posłusznie hlasím, że melduję posłusznie, że wszystko załatwiłem tak, jak pan kazał. Večeře je připravená v kolację podam w salonie. Teď budu smažit vajíčka. Zaraz usmażę jajka. Na bekonie. Na špeku. Kdo pak nám půjčil? Kto nam pożyczył? Posłusznie hlasím, že všichni, melduję posłusznie, že wszyscy. Tylko przed kapitanem Schnablem musiałem uklęknąć. Twarda z niego sztuka. Ale powiedziałem o alimentach. Alimenty? Alimenty? Alimenty. No tak. Że płaci pan co tydzień. Miałem zrobić, co się da. I co kapitan na to? Było tam pięciu panów i pytali, co to za dziewczyna. Powiedziałem, że bardzo mądra, jak na 15 lat. Chcieli jej adres. Narobiliście mi bigosu. Nie ma obawy. Posłałem ich do głuchej babiny z naszej ulicy. Mówiłem, że go nie ma. Nie, już i wrócił. Wrócił, ale nie przejmuje. Mnie przejmie. Układa kazanie. Puść mnie, człowieku. Panie kapelanie, protestuję. Nie przywykłem do takiego traktowania. Mój ordynans popełnił błąd. Gość w dom, Bóg w dom. Melduję posłusznie, że pozbyć się go tak trudno jak jednego bułżka z Lidni. 18 razy wyrzucali go od eksnerów, a on wracał, że niby zapomniał fajki. Wolne żarty. Taki to mógłby nawet zostać ministrem. Nie przyszedłem słuchać obelg. Niech pan spocznie. Dziękuję. Mamy węgierskie salami, sardynki, łososia i jajecznice. A będziemy mieć smażona wajczka. Miło, że ludzie pożyczają pieniądze. Proszę mnie wysłuchać. Jak sądzę, przyszedł pan po spłatę weksla. Tak, i mam nadzieję, że z nim wyjdę. Co robicie? Posłusznie melduję, że już miałem z tym panem scysję. Zostawcie nas. Melduję posłusznie, że zostawiam pan. Gdyby nie wojna, to bym tak nie naciskał. Ale mam przykre doświadczenia. Porucznik Janota był mi winien 500 koron. I zginął nad Drziną. Porucznik Praszek 2000. Jest w rosyjskiej niewoli. Kapitan Wichterle też nie żyje. Porucznik Machek w niewoli u Serbów. Każdy winien 1500 koron. Proszę zrozumieć. Ja nie jestem... Wiem, co pan powie, że kapelan się nie naraża. Proszę. Kapelan Matiasz umarł w Brnie. Był winien 1800 koron. I poszedł do jakiegoś chorego na cholerę. To jego obowiązek. Jutro też to zrobię. Idzie do szpitala. Czy na tej wojnie giną tylko moi dłużnicy? Szwejku, to mnie już nuży. Powiedzcie mu grzecznie, że nic nie dostanę. Nie wyjdę bez pieniędzy. W takim razie wyrzućcie go, jak sami zechcecie. To wstyd tak naciągać człowieka. Ciszej, łobuzie, pan kapelan pracuje. Kombinuje, jak okradać uczciwych ludzi. Oszust zrujnował mnie. Dzięki Bogu trafiliśmy. 2 godziny go woziłem, nim przypomniał sobie adres. Zapaskudził całą dorożkę i nie chce płacić. Kapelanie? Muszę jechać, mam przesiadkę w Nimbergu. Pomóżcie.
Nie chcę do łaźni. Panowie, ja do pani nie... Nie chcę, oczywiście. Dej to sem. Chlastać się nie będę. Dajcie mi to. Dość na dziś. Zdejmijcie mi łyżwy. To sem ja, Szwejk. Kapelanie, to ja, Szwejk. Musimy zapłacić fiakra. Trzeba opłacić fiakra. Wierzycie w nieśmiertelność duszy? Czy koń może pójść do nieba? Zapłaćcie wreszcie, mam innych klientów. On chce pieniędzy. Bierz wszystko. Grosz więcej czy mniej, co za różnica? Boże, czekajcie, obszukamy go. Bardzo proszę, zmarli w ciągu 3 dni zgłoszą się w kostnicy na chrześcijański pogrzeb. Łaskocze mnie pani. To za mało. 3 razy objechaliśmy miasto. Więcej nie mamy. Trafił mi się kurs. Nie pali się. Jakby ktoś dmuchał. Czegoś chciałem, a nie wiem czego. Nie wiecie, co to ja chciałem? Ale może lepiej, żebyście nie wiedzieli. Proszę usiąść. Jestem samiutki na świecie. Szwejku, chcę coś powiedzieć. Muszę wam coś wyznać. Ja, grzesznik zatwardziały, spowiadam się. Przyznaję, leżeć. Miłe panie, mam przedni dowcip. Był raz w Budziejowicach dobosz. Ożenił się, a po roku umarł. Dobre, co? Szanowna pani ma uroczego synka. Zobacz, co ci przyniósł wujek. Chcę koniaku. Gdzie butelka? Chodź do mnie. Niech pan się kładzie, bo będę musiał panu przyłożyć. Dobry z was chłop. Wydam za was siostrę. Halo? Halo? Halo, pane Feldkura. Czy pan mnie słyszy? Szwejku. Szwejku, to wy? Co tu działam? Co ja tu robię? Prawie na was przyszło malinki delirium. Chyba miał pan lekki atak delirium. Przegrałem wczoraj wszystkie pieniądze. Was też. Przegrałem was w karty. Rzuciłem was w szpony porucznika Lukasza. To nie koniec świata. Za parę dni coś pożyczymy. Nie, to niemożliwe. Wykluczone. Karciane długi to długi honorowe. A ja jestem oficerem. Baczność. Odmaszerować. Chryste, panie. Posłusznie hlasím, že jsem tady. Melduję posłusznie, że jestem.
Pokażcie się. Pokażcie się. Jeszcze? Jeszcze? Stać. No, koniecznie. Wyglądacie prawie jak żołnierz. Przybliżnie jako... Wydali wam szynel? Wyfasowaste i mantel? Posłusznie hlasy. Posłusznie melduje, że tak. U mnie jest wojna jako rzemień. Ostrzegam, że jestem wymagający. Wobec, co to jest co robi słucham? Oficerski ordynans? Burz, puc, flek, neboli, fajki. Dba o czystość butów i fajki. Jeśli się wam rzeknu, skoczcie gdy do powiem, oniem, skaczcie w ogień, to skaczcie. To onie, musicie skoczyć, choćbyście nie chcieli. To kukate. Na co się gapicie? Posłusznie hlasy. Melduje posłusznie, że to hercyński kanarek. Mate cit. Lubicie zwierzęta? Ja mam najbardziej psy. Gdyby pan chciał, ja mam radca, też je lubię do towarzystwa. Niosłem jedną. Miałem kiedyś pinczera. Stajowe opincie. Stajowe te są najlepsze. Najlepsi. Nie choć nie każdemu się podobają, bo mają wąsy, jak jakiś zbir z kryminału, ale są tak brzydkie, że aż ładne. A się krasnej. No, takaś budeta mi przyjeździ. Więc przy okazji załatwicie mi psa. A teraz szabla. A pamatuj też i. I pamiętajcie, że lubię porządek. I nie znoszę kłamstwa. Cenię uczciwość, a kłamstwo karze bez litości. A trestami bez miłości, rozumite? Jasne? Posłusznie hlasim, że melduje posłusznie, że tak. Kłamcy są najgorsi. No. A co se týká a gdy mowa o uczciwości, to z nią zajdzie się najdalej. Jak chociaż w zawodach. Jak kantuje i podbiega, to go dyskwalifikują. Spotkało to mojego bratanka. A uczciwego szanują i sam z siebie jest zadowolony, bo się czuje jak dziecię. Gdy kładzie się spać, może powiedzieć, dziś znów byłem uczciwy. Kapelan polecił mi was jako cymbała i chyba miał rację. A myślę, że się nie mylę. Posłusznie hlasim. Melduje posłusznie, że zwolnili mnie przez idiotyzm. Z tego powodu zwolnili nas wtedy dwóch. Mnie i kapitana von Kaunica. No, tak. Co to ja chciałem? Tak to hlam. Do rzeczy. Kim nie chodzi dam. Bywa, że odwiedzają mnie damy i czasem zostają na noc. Zostanę przez noc. Wtedy podacie kawę do łóżka. Ale gdy zadzwonię. Nie wstupować. Dokud nie zadzwonim. Słyszycie? Słyszycie? Ja wiem, co to jest. Melduje posłusznie, że wiem, co to wejść nie w porę. Raz przyprowadziłem panienkę, a rano wyszła posługaczka z kawą. Wystraszyła się, oblała mi plecy i dopiero się przywitała. Poliła mnie tym horkim kafem celi zada. A jeszcze rzekła, dej pambu dobry tro. Mam dziś służbę i późno wrócę. Ogarnijcie tu trochę. Wasz poprzednik był niechlujem i wysłałem go na front. I nikogo nie wpuszczajcie. Jesteście ordynansem porucznika? Tak jest. Każecie mi tu stać? Ale nie słyszeliście dzwonka? Kłamiecie. Dobrze wiecie, że dzwoniłem. Wnieście kufry. Bez pozwolenia nie mogę. Róbcie co mówię i wnieście kufry. Mam znaleźć porucznikowi pinczera, a o kufrach nic nie wiem. Więc nie wniesiecie? Jak mówiłem bez rozkazu, nie znam nawet brata. Teraz zamykam, a nie zostawię tu obcego.
Prosím. Proszę wyjść. Zwariowaliście? Przyjechałam z wizytą. Przyjechałam sem k panu nadporučíkovi na návštěvu. To znamy. Znamy to. Jako jedną u nas w ulicy. Do cukiernika Bielczyckiego z naszej ulicy też ktoś przyszedł z wizytą. Człowiek, wziął co chciał i uciekł. Doma, otevřel šatník a utek. Naposledy vás vizytą. Macie wnieść kufry. Abyste odnesli ty kufry! Dovolte. Pani wybaczy, ale pilnuję mieszkania i odpowiadam za każdy drobiazg. Ja jestem za każdą maliczkość odpowiedniej. Je mi opravdu líto, že musím. Přikro mi, ale v vojsku pořádek musí být. Na vojně musí být pořádek. Doneste to panu nadporučníkovi. Zaneste to poručníkovi. Tady máte 5 korun za fatigę. Já zde počkám. Počekám. Z toho nekouká. Nic z tego. Nechte si 5 korun. Proszę zatrzymać pieniądze, jeśli pani chce iść ze mną do koszar. Tam pani poczeka na odpowiedź. Tam si počkáte na odpověď. Zavíráme. Zamykam. Co tam? Melduje posłusznie, że list. Ta dama pisze, że pani pisze, żeście bydle. Co z tej udzielalo? Coście jej zrobili? Melduje posłusznie, że nic. Przyjechała z kuframi jak do siebie. Co? Nie wpuściłem. Do tapicera przy ulicy Świętego Wojciecha też wprowadziła się panienka. Nie mógł się jej pozbyć. I musiał i ją, i siebie otruć czarnym. Gdzie jest ta pani? Czeka przy bramie. Mam rozkaz traktować panią uprzejmie i spełniać pani życzenia. Dostałem na to 100 korun. Wezwijcie fiakra.
Co to i co powiecie, Szwejku? Hlavní válečný stan. Jakby to ujął w raporcie szef sztabu, po zaplanowanym odwrocie zajęliśmy z góry upatrzone pozycje. Szwejku, gdzie jesteście? Posłusznie hlasim, że sem. Melduję posłusznie, że tutaj. Chodźcie sem. To chodźcie. Downiec? Tam? Owszem. Oczywiście. Chcę, abyście mnie umyli. Umyjecie mi plecy. Nie chciałabyście z tym. Nie zaczeka pani na pana porucznika? Aż przyjdzie pan oberleutnant? Nie. Nie. To chcę hned. Chcę, żebyście wy to zrobili. Wszystko w porządku. Melduję posłusznie, że spełniłem każde życzenie szanownej pani. Dziękuję. A dużo ich było? Ze 6. Teraz śpi jak zabita. Odgadywałem i rzetelnie spełniałem im życzenia. Cieszę się, że mogę na was polegać. Melduję posłusznie, że jestem. Wezwałem was tutaj, żeby się was poradzić. Co tam w domu? Co ona robi? Stłukła butlę wody kolońskiej i w domu śmierdzi jak u godzi brody. Co robić? Ostrzegałem. Znam jednego... Trzeba się jej pozbyć. Najwyższy czas. Bo nas wykończy. Ale jak? Najlepiej odesłać ją do domu. We Wszenorach zdarzyła się taka sprawa. Wyślijmy do męża depeszę jako życzliwy. Napiszmy, żona jest tu i tu. Nie ma w tym pańskiej winy. W końcu pan jej nie zapraszał. Skądże? A ten mąż to kupiec, więc inteligentny i choćby dali sobie po gębie... Na pocztę. Gdzie ona jest? Kati! Kati! Mój
Mój mąż, porucznik Lukasz. Jakiś życzliwy przysłał mi adres. To czysta złośliwość. Zapali pan? Dziękuję. Przepraszam. Proszę spocząć po podróży. Dziękuję. Bardzo miło mi pana gościć. Stacjonuję w koszarach i zaoferowałem pani mieszkanie po starej znajomości. Moja Kati ma zabawne pomysły. Postanowiła ukoić nerwy i po powrocie z podróży zastałem dom pusty. A pan niedługo pewnie ruszy na front. Jak tylko wyszkolę ochotników, potrzebni nam oficerowie, a poborowi wolą być prostymi piechurami. Jakby wojna ich nie interesowała. Mnie bardzo ciekawią wieści z frontu. Handel chmielem upada. Oby to się szybko skończyło. We wschodnich Beskidach i Karpatach sytuacja jest niezła. Jedno uderzenie i zatrzymamy się dopiero w Moskwie. Gospoda Moskwa. Przepraszam, którędy mam iść na Żiżkow? Żiżkow trzeba zawrócić. Zawrócić, a potem przez most, aż do Prochowej Baszty. A tam znów pan spyta. Dobrze. Panienka też chyba nie sprawi. Nie, zwodniam. Zwodnian? Tośmy prawie sąsiedzi, bo ja z Protivina. To zna pan pewnie rzeźnika Pejchara z rynku. Jak pak by ona znał, to mój kuzyn. Niemożliwe. Pan może Jareś? Tak. A z których? Tych z Rażic? Z Rażic. Ojciec wciąż wozi piwo? Wozi. Ma już po 60. Na wiosnę stuknęło mu 68. Lux? W Belgii spłonęły dwa browary, do których dostarczałem chmiel i jeden we Lwowie. Jak tak dalej pójdzie, interes padnie. Kati, pośpiesz się. Jakby mało było nerwów, to jeszcze kłopoty w domu. To nie pierwszy raz. W zeszłym roku uciekła aż do Zagrzebia. Sprzedałem tam wtedy 60 ton chmielu. Prodałem tam przy tej przyleżitosti w Nieskiem piwowarze 600 dzioków chmer. Kto weźmie bagaże? Już skarbie. Na dole czeka automobil. Poruczniku, dlaczego pozwala mnie pan tak porwać? Pora się żegnać. Do widzenia. Do widzenia. Gdyby pan został ranny, zapraszam na rekonwalescencję. No chodź. Melduję posłusznie, że mam dla pana pinczera. Musi się oswoić z domem. Jak pak się menuje? Jak się wabi? Max. Jutro przyniosę rodowód. Zamknijcie go na razie w kuchni.
No nemrač se, pitomče. Nie patrz tak. Když se to veme kolem. Gdy się kolem, zastanowić, to każdego żołnierza ukradli od rodziny. Stać. Podwładni mają salutować przełożonym. To się nie zmieniło. Od kiedy porucznicy paradują z kradzionymi psami? Ten pies to mój luks. Nie czytaliście o kradzieży Pinchera pułkownika Krausa von Zillerguta? Nie. Co? Nie czytacie ogłoszeń przełożonego? Pięknie. Co dnia na froncie giną setki żołnierzy, a wy nie czytacie ogłoszeń. To ma być dyscyplina? Mogłem ogłaszać 100, 200, 300 lat. Zapewniam pana, to się nie powtórzy. Wyślę was do Marsz Batalionu, do Budziejowic. Odmaszerować. Ciężkie walki w okolicach Mezilaborku. A więc to tak. To tu. Szwejku! Szwejku! Ukradliście psa. Nie ukradłem. Ale wiedzieliście, że był kradziony. Wiedziałem. Oddałbym was pod sąd polowy, ale i tak by was zwolnili, bo jesteście notorycznym idiotą. Po co mi daliście to bydle? Dla uciechy. Jezus Maria. Wiecie, co to Marsz Batalion? Marsz Baciak. Marsz Kompania to Marsz Kuma. Tak to skracamy. Tak się przyprawcie. No to pójdziemy z tym Marsz Baciarem na front. Cieszycie się? Panie poruczniku, będzie wspaniale, gdy obaj polegniemy za najjaśniejszego pana i jego rodzinę. Za cisarze pana a jego rodzinę. Koniec części pierwszej.